do Warszawy zapomniałem wszystkich swoich ozdóbek na rękę i czułem się troszeczkę nieswojo, jakby tak nieludzko. Od kilku dni nie spałem, dlatego wybaczcie mi, jeżeli będę wydawał się troszeczkę nadpobudliwy i będę miał troszeczkę dziwny humor. Nie powinienem może nagrywać w takim stanie, ale chyba każdy stan jest dobry, żebyście mogli mnie troszeczkę poznać. Stary, będzie dobrze. Kiedy będzie dobrze? Ja się... Kiedy? Okej, rozumiem, kiedy mówię komuś, słuchaj, zapomniałem dziś szczoteczki do zębów, wiesz, czuję się naprawdę kiepsko. Spoko, będzie dobrze. Ale kiedy mam faktycznie jakiś osobisty problem, to sekwencja będzie dobrze, nie jest dobra. Słuchaj, jeszcze mamy czas. Kiedy? Kiedy, ja się pytam? Ja mam normalnie terminarz cały zapieprzony. Najczęściej tego zdania używają ludzie, którzy chcą odłożyć coś na za chwilę, jutro, za tydzień, miesiąc, rok. Jutro nigdy nie przyjdzie. Jeżeli mamy coś zrobić, to róbmy to teraz, bo później może już nie być okazji. No fajnie, fajnie, ale skąd ty masz na to pieniądze? A co ciebie to obchodzi? Nie kradłem, nie rabowałem, nie gwałciłem, nerki nie sprzedałem, ale nawet jeśli chciałbym sprzedać, to myślę, że to jest moja nerka. Gorzej, gdybym w jakimś klubie dał ci pigułkę gwałtu i rano zostawił karteczkę z napisem zadzwoń po karetkę, może twoje ubezpieczenie to obejmie. No nie wiem, może... Jeżeli w swojej głowie masz chytry plan i chcesz czegoś, ale twoja nieśmiałość, może jakiś dziwny temat, każe ci powiedzieć nie wiem, to lepiej powiedz nie. Ani ja, ani ty nie będziemy marnować czasu, żeby zastanawiać się, czy chcemy to powiedzieć, czy nie. Czasami lepiej się nie wychylać. Jeżeli nie będę się wychylał, to chyba nikt mnie nie zauważy i będę takim małym, pływającym kupem na oceanie życia. Jamrzem poeta. Słuchasz Bibera? Przecież to jest muzyka dla zjebu. Pamiętaj, że muzyka, której ty słuchasz, też dla kogoś może być zjebana. Czy ty, drogie dziecko, nie powinieneś mieć już dziewczyny? Żony? Dzieci? Nie! Nie, ciociu. Ja za kilkadziesiąt lat chcę mieć 150 kotów, starą ruderę i taki mały, słodki burdelik. Lepiej nie ryzykować. A dlaczego? Przepraszam bardzo, mam siedzieć w domu do 40 roku życia pod mamusi dachem. Taki dorosły chłopak, a jak dziecko. Mama! Musisz wybrać. Albo będziesz dorosły, ułożony i życiowy, albo dziecinny i beztroski. Dammit! Dlaczego tak musi być? Mogę mieć jakieś doświadczenia za sobą, które mnie kształtowały i które sprawiają, że jestem bardziej życiowy, a przy tym mogę być beztroski, dziecinny, kiedy tylko chcę. Nie lubię, kiedy ktoś, zaznaczam, ktoś jest sztywny. Mówię ci! Po raz ostatni! Nie słuchaj głośno muzyki! W nocy to się śpi. Widzisz, mamo, gdyby... Każdy wychodził z takiego założenia, populacja tego świata byłaby odrobinę mniejsza, dlatego cieszmy się nocą. Ja się lepiej wiem, co dla ciebie dobre. No jasne, tak. Wiesz, jutro mam poprawkę z egzaminu. Mu nie zdałem, była ciężka, także jakbyś mógł pójść i też pracy szukam, wiesz, i mieszkania teraz, to może... Może byś poszukał, bo jakby jak już żyjesz, prawda, za mnie, to uważam, iż ten abażur ma zaiste bardzo nietuzinkową barwę. Co ty pier... Trzymajcie się! Cięcie! Stop fucking around!